Nie możesz oglądać kanału sportowego na YouTubie? Nasze programy w formie podcastów znajdziesz w Empik Go. Wkraczamy w nową erę. Joana Laporty, Mateu Alemaniego i Barcelona jako królowej letnich transferów, no bo tak trzeba ją w tym sezonie nazywać. Oni mają swoje ulubione miejsca, gdzie można ich spotkać, gdzie pojawiają się regularnie takie strategiczne punkty dla organizacji całej Barcelony, więc pokażemy je Wam dzisiaj na mapie całego miasta, żeby też zobaczyć, jak wygląda cała organizacja FC Barcelony. Za nami wejście do Ciudad Esportiva Joan Gamper, czyli centrum treningowego FC Barcelony. To tutaj zawsze najwierniejsi fani, albo najbardziej cierpliwi, wyczekują na piłkarzy, żeby zrobić sobie zdjęcie, żeby poprosić jakiś podpis na koszulce. Także no tutaj zaraz pewnie zobaczycie ci, którzy mają największą cierpliwość, jeżeli chodzi o Socios i nie tylko. Wczoraj byliśmy na prezentacji, w niedzielę idziemy na mecz, natomiast jesteśmy na podróży poślubnej. Podróży poślubnej jesteśmy i tak. Nam troszkę zmienił plany naszej podróży poślubnej, miał wyglądać inaczej, ale jesteśmy tutaj. Także czekamy teraz na niego. Ja sama byłam tak wzruszona, że naprawdę próbowałam nagrywać filmiki z Camp Nou, ale po prostu aż mi ręce drżały. Naprawdę, po prostu to jest, no... A ja byłem tak wzruszony, że moja żona jest tak wzruszona. No, naprawdę, ja tutaj mojego temu mówię, to ryczeć. Pewnie się zastanawiacie, czy czekanie tutaj godzinami na piłkarzy ma jakikolwiek sens? Otóż czasem nawet może to hobby przerodzić się w małą pracę. Poznajcie historię Adama, to dowiecie się, o co chodzi. Gracias aquí, tantas horas tienes imágenes exclusivas, explícanos cómo funciona. Pues bueno, yo vengo aquí, que es la ciudad esportiva Joan Gamper, donde entrena el Fútbol Club Barcelona, y lo que trato de hacer es vídeos para TikTok. Pero suelo también vendérselo a la prensa española, como ahora Telecinco o Deportes 4, Gol, Televisión. Y suelo grabar los TikToks en horizontal, o sea, en vertical. Pero para vendérselo a la prensa lo vendo en horizontal y me suelen dar dinero por eso. Suelo estar aquí unas 6 o 7 horas, desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Dzisiaj wrzuciłeś też fotkę z Robertem Lewandowskim. Akurat tobie się go udało złapać po wyjeździe z ośrodka treningowego. To już doświadczenie po tylu latach mieszkania w Barcelonie. Wiesz co, jak to była za historia? Tak, mam jakieś doświadczenie jako kolekcjoner. Wiem mniej więcej, jak to działa, gdzie się ustawić, gdzie być, godzina, kto wyjeżdża, kto nie wyjeżdża. I miałem się okazję spotkać Roberta pierwszy raz osobiście, twarzą w twarz. Udało się zdobyć autograf, zdjęcie, więc sezon uważam, że rozpocząłem bardzo dobrze. También los vídeos que vendo son exclusivos porque casi siempre solo los grabo yo porque sé dónde están los jugadores y la otra gente no lo sabe. Cały ten kompleks kosztował 114 milionów euro i tutaj no, odbywa się całe codzienne życie FC Barcelony. Trenuje pierwsza ekipa, trenuje Barça B i ma też tutaj swój stadion. Dawny mini Estadi, czyli Estadi Johan Cruyff, tutaj rozgrywa swoje mecze, ale też La Masia ma tutaj swoje treningi. Codziennie przyjeżdżają młodzi chłopcy, są dowożeni do tego ośrodka, żeby też trenować pod okiem wyspecjalizowanych trenerów. Także no, to jest właśnie codzienność. Nie zawsze Camp Nou, nie zawsze właśnie błysk i tysiące kibiców, tylko właśnie tutaj odbywa się ta cała żmudna praca Barcelony. Zakaz gry w piłkę, nawet tutaj, nawet w Hiszpanii, nawet w Barcelonie, w ośrodku treningowym Barsy, zakaz gry w piłkę. O co chodzi? To nie są tylko polskie absurdy i polskie paradoksy. Spokojnie, wcale Xavi nie rozpoczyna okresu przygotowawczego z bieganiem, z treningami fizycznymi i siłowymi. Tutaj piłka to jest świętość. Po prostu to jest taki znak, żeby kibice tutaj przy wyjeździe przypadkiem nie kopali, nie przeszkadzali, nie rzucali piłkami. Także ze spokojem uspokajamy. Wcale Lewandowski nie przyszedł do klubu, gdzie nie trzeba tylko biegać. Tutaj rondo, piłeczka, gra z nią, to jest po prostu świętość. Zaczyna się robić tłoczno, zaczyna się roić od ludzi, no czyli to jest sygnał prosty. Idziemy na La Rambla. Fontanna Canaletes, czyli symboliczny punkt na mapie Barcelony. Od lat 30. miejsce spotkań po meczach kibiców Blaugrany, natomiast no, później to już miejsce celebracji, miejsce świętowania wszystkich trofeów, ale widzę, że trochę zakurzone, no bo 3 lata bez Mistrzostwa Hiszpanii, 7 lat bez Champions League, bez Ligi Mistrzów, no a to oznacza, że trochę już kibice Barcelony mogli się stęsknić za takimi wielkimi trofeami. Copa del Rey, okej, było przed rokiem, ale to nie jest to samo, więc wielką nadzieją Joana Laporty jest właśnie to, że kibice tutaj wrócą, że będą mogli znowu pojawić się na Canaletes. Po to są dźwignie finansowe, po to są te wielkie ruchy, żeby przywrócić dawny entuzjazm. A Canaletes, a Canaletes, a Canaletes. To jest dzisiaj takie słynne hasło, którego często używają kibice Realu Madryt, czyli idźcie świętować na Canaletes. Jeżeli nie macie prawdziwych powodów, no to
z jakiegokolwiek, na przykład jesteście mistrzem po prostu letniego okna transferowego, a Canaletes, odpaliliście kolejną dźwignię finansową, a Canaletes. To jest dzisiaj już takie symboliczne hasełko, którego bardzo często używają kibice innych klubów, żeby właśnie trochę się pośmiać z Barcelony, że szuka takich powodów zastępczych, żeby po prostu celebrować. Wiadomo, no to są te przekomarzanki, Katalończycy mają swoje, ci z Madrytu mają swoje, natomiast jeżeli czasem usłyszycie a Canaletes, to niekoniecznie oznacza radość, że idziemy świętować, tylko właśnie takie szydercze. Dawajcie pod fontannę, na pewno znajdziecie jakieś zastępcze powody. Barca wymieniła 1000 podań, a Canaletes. Barca pozbyła się Rickiego Pudzia, sprzedała Clementa Longley, a Canaletes. Barca zarejestrowała piłkarza, to nie jest takie oczywiste, a Canaletes. Nie ma futbolu bez dobrej szyderki, też o tym pamiętajcie. A za moimi plecami restauracja Via Veneto. Spokojnie, to nie jest kulinarny przewodnik po Barcelonie, ale to też jest miejsce kultowe. Dlaczego? Bo tutaj właśnie odbywają się prawie wszystkie transfery FC Barcelony. Panuje trochę taki klimat, że to jest drugi dom Mateu Alemaniego, czyli dyrektora sportowego Barcy, ale on rzeczywiście, jeżeli chce komuś zaimponować, jeżeli chce wziąć kogoś na takie bardzo prywatne rozmowy, gdzie ma pewność, że nic nie wycieknie, no to właśnie zaprasza wszystkich tutaj do Via Veneto. Więc jeżeli przylecieli właściciele Chelsea, aby rozmawiać o Marcosie Alonso, o Frankim de Jongu czy Cesarze Azpilicuecie, byli właśnie tutaj, Via Veneto. I praktycznie każdy menedżer, każdy agent, jeżeli nie idzie prosto do biur Barcelony, do Mateu Alemaniego, no to spotyka się z nim właśnie tutaj, w tej słynnej restauracji. Także no można powiedzieć, że tutaj też pisze się historia Barcelony, no bo nie tylko jest to ekskluzywna restauracja z gwiazdką Michelin, w której no nie każdy pewnie będzie sobie mógł przyjść i zjeść tak z ulicy, natomiast no po prostu tutaj właśnie Mateu Alemani znalazł swoje miejsce, gdzie dyskretnie może rozmawiać o przyszłości klubu. Z ciekawości spójrzmy na kartę. Przystawki, jak widzimy, zaczynają się od 28 euro, czyli śmiało można wejść i coś dobrego skosztować, bo to naprawdę genialna kuchnia. Natomiast jeżeli chodzi o menu degustacyjne, 135 euro od osoby. Kibice Barcelony śmieją się, że Mateu Alemani powinien mieć kartę stałego klienta, bo tak często tutaj przebywa, no i w istocie ma taką. Wtedy, jeżeli Barcelona zaprasza kogoś tutaj na kolację, na jakieś spotkanie, wtedy płacą 70 euro od osoby, więc taka jest zniżka dla takich stałych bywalców, dla przyjaciół restauracji. Nic dziwnego, że wszyscy śmieją się, że to jest drugie mieszkanie Mateu Alemaniego. Jesteśmy wewnątrz Via Veneto, czyli ekskluzywnej, szykownej restauracji, gdzie no i też wielką zaletą jest po prostu dyskrecja. No to właśnie w takich warunkach i Joan Laporta, i Mateu Alemani chcą ugadywać wszystkie transfery. Kiedyś nawet stacja Quattro napisała, że to jest taki fetysz, żeby w takim miejscu pieczętować najważniejsze ruchy. Także jesteśmy w środku, podziwiamy, sprawdzamy menu i być może zaraz naciągniemy trochę kanał sportowy na małe koszty. Stołowali się tutaj Salvador Dali, bardzo ważni politycy, szefowie stanów, także no to jest kawał historii. 55 lat ma ta restauracja. Jak mówią nam pracownicy i menedżerowie, to za co najbardziej ludzie cenią Via Veneto, no to oczywiście jedzenie, klimat, ale też właśnie to poczucie bezpieczeństwa, że to, co dzieje się tutaj w tym kameralnym pomieszczeniu, zawsze w nim zostaje. Stąd też takie wybory szefów Barcelony. A rzut beretem od Camp Nou, za moimi plecami Hotel Sofia, czyli miejsce, które też bardzo blisko współpracuje z całym klubem Barceloną. Jeszcze z czasów prezydenta Bartomeu, oczywiście o nich lepiej zapomnieć, natomiast ta współpraca pozostała. To jest miejsce, w których jeżeli nie negocjują w gabinetach, no to akurat właśnie tutaj często podpisują kontrakty z piłkarzami, lokują swoich gości, których zapraszają właśnie do stolicy Katalonii, albo też dają tutaj mieszkania piłkarzom, którzy jeszcze nie znaleźli swoich domów i są na razie w takim okresie przejściowym. W tym momencie w Sofii mieszkają Jules Koundé, Andreas Christensen czy Frank Kessie i można ich tutaj cały czas zobaczyć w drodze między ośrodkiem treningowym, a właśnie hotelem. Lewandowski i Rafinha jak najszybciej już chcieli znaleźć swoje miejsce, natomiast reszta tych letnich transferów cały czas jest tutaj. No bardzo często można tutaj znaleźć czy Joana Laporte, czy właśnie Mateu Alemaniego, kiedy dopinają ostatecznie wszystkie biznesy, które są dla nich ważne. Także Hotel Sofia to jest takie bardzo zaufane, lubiane miejsce przez całe szefostwo Barcelony. Bezpieczna przystań, gdzie mogą sobie pozwolić na wszystko.
I to chyba tak dosłownie, no bo z tego, co też zaczerpnęliśmy głosów od naszych informatorów prosto z Katalonii, jeżeli jakiś piłkarz chciałby też zorganizować sobie imprezę, gdzieś znaleźć właśnie takie miejsce, gdzie nikt go nie będzie nękał, no to też dzwoni tutaj do jednego z organizatorów i dostaje penthouse na samej górze, gdzie śmiało można balować, można się bawić i takie są też opcje. Także piłkarze Barcelony, ci, którzy jeszcze nie osiedli na dobre na tych włościach stolicy Katalonii, no to korzystają z hotelu Sofia. Tak przynajmniej powiedzieli nasi ludzie, którzy o klubie wiedzą bardzo wiele. Dla mnie osobiście się bardzo cieszę, że jest dużo Polaków, którzy tu przyjeżdżają i chcą oczywiście zobaczyć nową Barcelonę, nowe oblicze i oby były te trofea. No to mapę Barcelony mamy już w małym paluszku. Wiemy, gdzie zawodnicy trenują, gdzie Barcelona negocjuje transfery, gdzie podpisuje umowy, gdzie później lokuje piłkarzy. Także no mamy trochę już objaśnione, gdzie przebiegały najgorętsze negocjacje tego lata. No bo póki co na połowę tego letniego okna transferowego Barcelona zrobiła po prostu transfery najlepsze i tak chyba możemy jednoznacznie ocenić. Rafinha, Koundé, Lewandowski, Christensen, Kessié. No to naprawdę robi wrażenie. A czy przyjdziemy świętować na kanale TES, to się dopiero przekonamy. Potrzeba kilku miesięcy, żeby zobaczyć, czy ta machina Xaviego się zgra. Czy naprawdę Xavineta będzie śmigać tak, jak wszyscy oczekują. Czekamy cierpliwie na to, co się wydarzy. Nie możesz oglądać kanału sportowego na YouTubie? Nasze programy w formie podcastów znajdziesz w Empik Go.